Jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Janna Cieśla Kosparska, a moim i waszym dzisiejszym gościem jest profesor Maciej Błaszak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim zaczniemy, kilka słów o naszym gościu. Kognitywista, biolog, doktor habilitowany w filozofii, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Uniwersytetu w Kilonii i Uniwersytetu w Edynburgu. Zainteresowania badawcze profesora dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania, neurodydaktyką i problematyką brain fitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów, no i oczywiście wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Temat naszej dzisiejszej rozmowy to wszystko, co chcielibyście wiedzieć o dobrych wykładowcach i nie boicie się zapytać, więc ja także nie boję się zapytać. Chciałabym cofnąć się do pana czasów studenckich. Czy pamięta Pan swoich wykładowców? Jakimi cechami odznaczali się ci, którzy byli dla Pana wzorem? Moim wzorem zawsze byli profesorowie, których nazywałem i nadal nazywam mistrzem, mistrzami? A więc ludzie, którzy nie tylko posiadali dużą wiedzę, ale przede wszystkim kompetencje komunikacji ze studentem, pasję poznawania i dysponowali czasem, dzięki któremu student krok po kroku szedł w ślady profesora. Oczywiście, my wiemy, że realia się troszeczkę zmieniły, ponieważ kiedy ja byłem studentem, jeszcze nie było gospodarki wolnorynkowej. Był trochę inny model nauki, trochę inny rozkład priorytetów, ale jestem zwolennikiem pracy w ramach stabilnego zespołu pod profesorem, który trochę funkcjonuje jak taki drugi tato czy druga mama. Tak jak nasi rodzice biologiczni dali nam życie, tak na pewno nasi promotorzy dają nam życie intelektualne. W związku z tym zawsze myślę o moich profesorach. Bardzo ciepło i bardzo dobrze. Profesor czy wykładowca kojarzy nam się z osobą, która posiada ogrom wiedzy. Ale proszę powiedzieć, czy w tym posiadaniu wiedzy jest pewien haczyk? Czy można wiedzieć za dużo? Tak, wiemy o tym, to jest część badań psychologicznych, że pewnym problemem ekspertów, nie tylko profesorów, nie tylko wykładowców, naukowców, ale na przykład również menadżerów czy Specjalistów we wszystkich innych dziedzinach, jest coś, co nazywamy błędem przekleństwa wiedzy, czyli knowledge curse. Mianowicie w momencie, kiedy wiemy za dużo, tracimy trochę kontakt z rzeczywistością nowicjuszy, czyli adeptów. Trudno nam sobie wyobrazić, jak to jest nie wiedzieć tego, co my wiemy. Mamy również pewien problem z oglądem i osądem naszej przeszłości, kiedy byliśmy studentami. I w gruncie rzeczy z tym błędem przekaństwa wiedzy jest związana cała bateria pomniejszych, ale badanych przez psychologię błędów, na przykład błąd wstecznej pewności, tak zwany inside bias, kiedy znamy rozwiązanie, nam się wydaje, że ono było oczywiste od zawsze tak zwany błąd czy efekt przejrzystości nam się wydaje że nasi partnerzy widzą nasze intencje czy na przykład efekt reflektora kiedy tak zwany spotlight effect kiedy wydaje nam się że studenci zwracają uwagę na wszystkie nasze elementy co nie jest prawdą moja taka rada jak sobie poradzić oczywiście jedna z wielu możliwych jest taka, że um, oczywiście porównanie człowieka do urządzenia technicznego nie jest rzeczą zbyt elegancką, natomiast gdybym mógł to zrobić, to człowiek raczej przypomina pedał gazu w samochodzie, a nie przycisk windzie. To znaczy, przycisk windzie wystarczy nacisnąć raz, pedał gazu trzeba naciskać pulsacyjnie wiele razy i z pracownikiem, czy ze studentem jest trochę tak jak z dzieckiem, że nawet jak my informujemy go, coś prosimy, czy wręcz wydajemy polecenie, to nie zostawiamy tego tematu, tylko trochę w trybie takiego coacha, towarzysza odsuwamy się na bok i obserwujemy, jak temu delikwentowi to wszystko się udaje, w związku z tym Mój wykład inauguracyjny, wokół którego ta dzisiejsza rozmowa jest, rzeczywiście próbuje pokazać na takim poziomie naukowym i ekonomicznym i neurokognitywnym, co się dzieje z wykładowcą, który przekleństwu wiedzy ulega, i ewentualnie jak z tego można wybrnąć, generując czy przygotowując dobry wykład. Okazuje się jednak także, że z jednej strony mamy przekleństwo wiedzy, ale z drugiej strony mamy też niewiedzę. A nie wiedzieć możemy na kilka sposobów, prawda? Tak. Jest taki słynny cytat Donalda Rumsfelda, który kiedyś zapytany o broń masowego rażenia w Iraku, wyróżnił takie trzy sytuacje: znanych wiadomych, znanych niewiadomych i nieznanych niewiadomych. Ja, ja postuluję w tekście, który jest treścią wykładu inauguracyjnego, że jest jeszcze czwarta kategoria nieznanych wiadomych, to jest przykład y, pacjentów cierpiących na anozognozję, czyli to są tacy ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że coś wiedzą, na przykład są nieświadomi tego, że nie widzą, w, przykładzie, w, w przypadku zespołu Antona. Natomiast ten cytat jest przeze mnie przywołany, dlatego że on jest w zasadzie punktem wyjścia debaty, która w ekonomii, w psychologii i również w obszarze badań nad mózgiem trwa od 100 lat. Mianowicie, relacji pomiędzy znanymi, niewiadomymi, niewiadomymi i nieznanymi, niewiadomymi, a więc czymś, co w tradycyjnej ekonomii nazywa się ryzykiem i nazywa się niepewnością. Początkowo, mniej więcej 100 lat temu, najwybitniejsi badacze tego zagadnienia, chodzi oczywiście o Keynesa, zwracali uwagę na ten podział, ale ten podział później w ekonomii zanikł i w zasadzie ekonomiści. Traktowali wszystkie sytuacje jako sytuacje znanych, niewiadomych, czyli sytuacji ryzyka, kompletnie wykluczając ten element, który Nikola Staleb nazywa sytuacją czarnych łabędzi, czyli takich nieoczekiwanych sytuacji mających dość poważne konsekwencje. W tym tekście staram się też pokazać, jak. Ta debata gdzieś tam się toczyła w obrębie ekonomii. Ważna debata, ponieważ za, za, za każdym głosem się kryje jakiś no, poważny gracz, z reguły laureat Nagrody Nobla. Jednocześnie pokazuje, że współczesne badania nad mózgiem, czyli obszar, który mnie interesuje, właśnie potwierdza empirycznie intuicję, że istnieją nieznane, niewiadome, a więc my nie jesteśmy w stanie do końca rozłożyć świata na elementy pierwsze i przypisać im pewne liczbowe wartości. Kolejny ważny temat, któremu przypatruje się pan w swoim wykładzie, to jest to, czy człowiek jest istotą racjonalną. Oczywiście temat rzeka, dlatego że klasycznie racjonalność się definiuje jako racjonalność normatywna i tu oczywiście liderem jest najbardziej zaawansowana nauka społeczna, czyli ekonomia. I oczywiście mamy pewne aksjomaty owej racjonalności, natomiast w zasadzie w momencie, kiedy teoria racjonalnego wyboru została zaproponowana, to były lata 50. ubiegłego wieku, już wówczas zaczęły się problemy z tą teorią, dlatego że sami ekonomiści, tacy jak Maurice Allais, Daniel Ellsberg czy Herbert Simon zwrócili uwagę na to, że Ludzie nie zachowują się zgodnie z predykcjami, czyli z przewidywaniami owej teorii. Debata poszła w dwie strony. Z jednej strony owe paradoksy teorii racjonalnego wyboru ową teorię skrytykowały i dzisiaj w zasadzie wiemy o tym, że nasza racjonalność jest ograniczona. Kategoria wprowadzona przez noblistę Simona Bounded Rationality a więc mówiąc krótko, nie podejmujemy decyzji optymalne, tylko decyzje wystarczająco dobre. Ani pani, ani, ani ja nigdy nie kupiliśmy najlepszego chleba, tylko kupujemy chleb wystarczająco dobry, czyli satysfakcjonujący. A drugi nurt to jest oczywiście ekonomia behawioralna, czyli to, co Państwo znacie jako książka Daniela Kanema na Pułapki myślenia. Książka Dana Arielego, Potęga Racjonalności, czy chociażby pozycję Richarda Tollera, to są z kolei ludzie, którzy nie tyle krytykują teorię racjonalnego wyboru, czyli nie tyle falsyfikują pewien fragment nauki, co raczej atakują samego człowieka, pokazując, że jest nieracjonalny. Ja muszę powiedzieć, że w tym moim tekście z tymi wnioskami ekonomistów behawioralnych się nie zgadzam. Wiele wskazuje na to, zresztą to nie jest yy, mój oryginalny głos, dlatego że już Vernon Smith, który jest laureatem Nagrody Nobla i w 2002 razem z Kahnemanem tego Nobla dostał, yy, poważnie krytykował całą metodologię ekonomii behawioralnej, zwracając uwagę na to, że wszystkie błędy decyzyjne, to co ekonomiści nazywają w języku angielskim biases, czyli odchylenia od racjonalności, one tak naprawdę biorą się z pewnego laboratoryjnego sposobu testowania ludzi i rzeczywiście i ludzie, i myszy, i szczury w laboratorium nie do końca zachowują się sensownie. Natomiast wiemy dzisiaj, że w naturalnych habitatach to im bardzo dobrze wychodzi. Także mnie jest bliska taka idea, że to, co Kahneman, Tversky, tale, Ariel nazywają błędami, Raczej należy nazwać pewnymi heurystykami, które w warunkach ekologicznych czynią nas bystrymi. To jest koncepcja m.in. Gerta Giegenca. Inny ważny temat, o którym usłyszymy w wykładzie, to kwestia uczenia się jako redukowania niepewności. No, to jest oczywiście kwestia, kwestia bardzo ważna. Ja przytoczę tylko pewien, pewien przykład. Taki termin jak informacja jest terminem wieloznacznym, dlatego że my na co dzień informacji używamy jako synonimu znaczenia, czyli powiedzmy, kiedy będziemy w jakiś sposób reklamowali ten podcast, to powiemy, że możecie Państwo uzyskać wiele informacji, czy wiele, niewiele, nieważne informacji. Natomiast w samej informatyce informacja nie jest definiowana w kategoriach semantycznych, czyli w kategoriach znaczenia Informacja z miarą losowości zdarzeń. A więc jeżeli wezmę monetę dwuzłotową i rzucę 50 razy, to ciąg tych zdarzeń, ciąg zdarzeń losowych zawiera maksymalną ilość informacji. Rozmowa, która przekazuje jego treść, trwa maksymalnie długo, i rachunek za telefon jest maksymalnie wysoki. I teraz to, co robi układ przetwarzający informacje, taki jak mózg, to próbuje do takiego komunikatu losowego wprowadzić wartość. Wartość wprowadza w ten sposób, że dokonuje ostrej selekcji informacji, odrzucania informacji. I na końcu pozostawia pakiety, które te informacje zawierają niewiele, ale ona jest bardzo wartościowa. Posłużę się przykładem. Nasze wszystkie zmysły zbierają w ciągu sekundy 11 milionów bitów. Najwięcej wzrok 10 milionów, cała reszta około miliona. Natomiast do świadomości, a więc do tego, co się z nami w tej chwili dzieje, z panią, ze mną i z naszymi słuchaczami, no dociera od 40 do 120 bitów, z 11 milionów. Czyli co się stało po drodze? No, po drodze te bity zostały wyselekcjonowane, odrzucone, i im więcej tych bitów odrzucimy, im dokonamy ostrzejszej selekcji. Oczywiście redukując niepewność, tym otrzymujemy na końcu produkt, który choć zawiera niewiele informacji, ta informacja właśnie jest rodzajem pewnej wiedzy, ponieważ ona jest bardzo dobrze. Wyselekcjonowana. Także na pewno cała nauka polega na tym, żeby zredukować niepewność i wytworzyć coś, co jest wiedzą, a więc co pozwoli na przykład naszym studentom wykonać jakieś przystosowawcze działania w świecie. Ciekawe jest także w pańskim wykładzie porównanie mózgu do żarówki i wydajności naszego mózgu. No, to jest oczywiście super temat. Dlatego, że my czasami, my czasami prowadzimy takie debaty, czy nasz mózg jest bystrzejszy od komputera, czy mniej bystry. Ja, oczywiście, się nie będę teraz w tej materii wypowiadał, choć, jak Państwo sądzicie i podejrzewacie, zdecydowanie optuję za mózgiem. Natomiast to, co jest zupełnie wyjątkowe w naszym ciele i w naszym mózgu, to koszty obsługi tych urządzeń, bo to są pewne urządzenia z perspektywy medyczno-inżynieryjnej. Mianowicie nasz mózg konsumuje w ciągu godziny energii na poziomie 20-watowej żarówki, czyli przy aktualnej cenie kilowatogodziny to jest mniej więcej 1,2 grosza. To jest taki stan chilloutu. Czyli to jest stan taki, w którym się w tej chwili znajdują nasi słuchacze, którzy trochę tam słuchają podcastu, ale jednocześnie piją kawę i, i robią to w sposób niezobowiązujący. Natomiast w momencie, kiedy wysilamy się, tak jak ja w tej chwili, czyli musimy się skupić na pytaniu, żeby udzielić odpowiedzi, to koszt obsługi mózgu rośnie zaledwie o 5%, czyli do mniej więcej 1,5 grosza. Ja chcę Państwu uświadomić, że to jest energia, którą mózg nie tylko wykorzystuje na widzenie, słyszenie, myślenie, podejmowanie decyzji, w ramach tej energii on również kontroluje nasze ciało. My dzisiaj wiemy, że mózg tak naprawdę ingeruje we funkcjonowanie wszystkich narządów. Odchodzimy trochę od koncepcji homostazy, mówiącej, że na przykład gospodarką wodną zajmują się nerki. A oczyszczalnia ścieków jest wątroba. Dzisiaj wiemy, że mózg wysyła sygnały do wszystkich tych peryferyjnych narządów i wie, co tam się dzieje, czyli mamy tak zwaną koncepcję alostazy. No i teraz jeszcze raz podkreślę, to wszystko się dzieje za pomocą tak niewielkiej ilości energii. Więc to, co jest fantastyczne, to nawet nie sposób, w jaki my myślimy, czy w jaki ja udzielam w tej chwili odpowiedzi. Tylko fantastyczne jest to, że moja głowa podczas tego nagrania cały czas jest letnia. Gdybyście Państwo zdjęli jej obudowę od swojego komputera i dotknęli procesora, to macie stan poparzenia skóry, który wymaga interwencji lekarza. Tak? W przypadku mózgu nic takiego nie ma miejsca. Panie profesorze, podsumowując naszą rozmowę, czy mógłby Pan wskazać, czym cechuje się dobry wykład? Ja bym przede wszystkim powiedział, że dobry wykład musi mieć formę pewnej opowieści. Państwo dobrze o tym wiecie, jak się intensywnie rozwija w tej chwili narratologia, czyli cała koncepcja storytellingu. To jest temat poznawczo bardzo ciekawy, ponieważ my dochodzimy do wniosku, że mózg tak naprawdę nie jest zainteresowany prawdą. Tylko jest zainteresowany zbudowaniem pewnej spójnej opowieści, którą możemy nazwać światopoglądem. Więc pierwsza cecha dobrego wykładu jest taka, że raczej odstępujemy od trybu definicji, tylko prowadzimy pewnego typu rozmowy. I oczywiście pojawia się druga cecha. Otóż powiem coś, co może Państwa zaskoczyć albo nawet zbulwersować. Natomiast mózg reaguje wyłącznie na nowości, czyli na coś, co. My fachowo nazywamy błędami predykcji, wyłącznie na zaskoczenia. Czyli powiem coś być może bulwersującego dla części kadry wykładowczej. Mianowicie, nie jest rzeczą tak ważną, czy my na wykładzie mówimy na temat. Natomiast kluczową rzeczą jest, żebyśmy dla studenta mówili rzeczy nowe. Jeżeli mówimy na temat, a student to słyszy po raz czwarty. Jego mózg kompletnie wyłącza cały system skupiania uwagi. A więc pierwsza cecha to jest opowieść, druga cecha to muszą być rzeczy nowe. Natomiast te rzeczy nowe muszą mieć pewną cechę, którą w tradycyjnej powiedzmy poetyce Arystotelesa nazywa się anagnorezą. Mianowicie, kiedy dostarczamy nowej interpretacji pewnego zjawiska, musimy to zrobić w taki sposób, że student rozpozna w tym nowym materiale coś, co dość dobrze zna. A więc musimy w jakiś sposób odwołać się do doświadczenia studenta. To, to jest trochę taka sytuacja, jak patrzymy na pozornie obcą twarz, bo jest to dla nas obca twarz, i nagle w tej twarzy y, rozpoznajemy kolegę sprzed wielu lat, z czasów szkolnych. A więc bym powiedział, że to muszą być trzy cechy: opowieść, rzeczy nowe, i rzeczy nowe, które w jakim sensie korespondują ze światem naszego słuchacza, tak żeby słuchacz potrafił ten nowy materiał wbudować do pewnego obrazu, który ma w głowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.